Szczęść Boże, coś wam powiem. Wierzyć w śmierć Chrystusa to potrafi każdy. Wierzyć, że zmartwychwstał, to już potrafią tylko chrześcijanie. Bo jeśli ktoś mieni się jako chrześcijanin, ale podważa sens życia Kościoła, to pytanie, czy jestem chrześcijaninem, człowiekiem wiary. Maria już dzisiaj drugi raz jest przy grobie. Poranne przyjście, gdy było ciemno, niewiele jej dało. Podzielenie się wiadomością z Piotrem i Janem utwierdziło ją, że grób faktycznie jest pusty. Ale w dalszym ciągu nie znała odpowiedzi, gdzie jest Jezus, który został tu złożony. Jej modlitwa musiała być bardzo gorliwa. Zobaczyła dwóch aniołów, a to przecież nie zdarza się każdemu. Zwłaszcza nie zdarza się człowiekowi, który nie jest rozmodlony. Ona przeżyła bardzo mocno sam moment śmierci Jezusa. Widziała, jak był zmaltretowany, widziała wbijającą się włócznię w jego bok. Spotkanie żywego Pana nie wchodziło w zakres jej oczekiwań czy nawet wyobrażeń. Kiedy już sam Jezus stanął obok, choć ona go nie rozpoznała, bo myślała, że to ogrodnik, mówi, gdzie on jest, a ja go wezmę. Wyobrażacie sobie kobietę niosącą ciało mężczyzny, który według modelu stworzonego na podstawie całunu turyńskiego był solidnej budowy? To daje nam obraz miłości. Można powiedzieć, choć brzmi to dziwnie, Maria Magdalena zbytnio kochała Jezusa, by odejść stąd. Jej miłość nie była od do. Nie skończyła się w momencie złożenia Jezusa do grobu. Jezus wszedł w jej życie tak mocno, że nie potrafiła żyć bez Niego. On uczył jej życia nowego, oddalonego od grzechu, a więc życia pełnego miłości. Jego obecność w jej życiu udoskonalała ją. I tak jak każdego człowieka. Kto ma w sobie miłość Boga, ten staje się lepszym człowiekiem. Może tego nie zauważamy, ale tak właśnie się dzieje. Jedna rzecz sprawia, że my otrząsamy się z letargu i zaczynamy funkcjonować inaczej. Każde polecenie, które wydawane jest ogólnie, pomijamy, bo uważamy, że to nie my mamy działać. Dopiero wezwanie po imieniu uaktywnia nas do słuchania. I dlatego Jezus zawołał do kobiety po imieniu Mario. A jej natychmiastowa odpowiedź brzmiała Rabboni. To było bardzo czułe. Chrystus, widząc jej ból, ukazał się, zanim jeszcze wstąpił do Ojca. To jakby nagroda za jej oddanie, za jej otwarte serce, za szczerość, za skruchę, za towarzyszenie, za nieustępliwość, mimo licznych przeciwności. W zmartwychwstaniu Jezusa człowiek dostał nową możliwość bycia, możliwość, która interesuje wszystkich i która otwiera przyszłość, nowy typ przyszłości dla ludzkości. Tak powiedział papież Benedykt. To wszystko jest takie niezwykłe. Zobaczmy, że są na świecie miliardy chrześcijan. A i tak Bóg do każdego przychodzi i indywidualnie wzywa po imieniu. Dotyka nas i daje zadanie do wykonania. Maria otrzymała misję ogłoszenia apostołom, że widziała Pana. Co znaczy widzieć? To znaczy doświadczyć. Czyli mieć wrażliwość na to, co się dzieje wokół mnie. Usłyszeć wezwanie po imieniu. Zobaczyć przychodzącego Boga. Usłyszeć zaproszenie do udziału w misji, czyli odkryć swoje powołanie i podjąć je z odwagą. Jest mnóstwo chrześcijan, dla których zmartwychwstanie nie jest jasną sprawą. Zastanawiają się, co będzie po śmierci. Jest też mnóstwo takich, którzy wierzą, ale nie mają odwagi, by działać apostolsko i głosić prawdę o zmartwychwstaniu. Obym nie był tym, który przegapi i nie usłyszy, kiedy Jezus wzywa mnie po imieniu, abym szedł i głosił. Z Panem Bogiem.